Za nami 70. rocznica zakończenia w Tczewie okupacji hitlerowskiej. 12 marca 1945 roku miasto zdobyły wojska sowieckie z 242. i 372. Dywizji II Armii Uderzeniowej II Frontu Białoruskiego. Aby przypomnieć o tych wydarzeniach, przy pomniku żołnierzy radzieckich spotkali się kombatanci. Nie odbyło się jednak bez awantury, bo swoje racje przy pomniku przedstawiały m.in. osoby związane ze stowarzyszeniem Zawsze Solidarni. A mnie gwiazda nie interesuje. Ja oddaję honor tym żołnierzom. Niech pan tym żołnierzom. Chwili, żeby na tle gwiazdy nikt panu nie zrobił zdjęcia, jak pan by wysalutował. Bo pan hańbi mundur polski. Kto hańbi, to wie pan. Pan nawet omową sam siebie hańbi. Mówię panu szczerze. Pan nawet nie rozumie pewnych spraw. Jest pan stary, dorosły facet, ale pan nie rozumie. Chyba pan nigdy nie był żołnierzem. No, przepraszam, ale byłem. No nie, no tak mi się wydaje. A pan w jakich służbach był? Słucham? Pan jako szef szofer był, czy pan? Czy jakim był pan w służby? W jakiej funkcji? Szefem kompanii, byłem tutaj. O! A kompanii jakiej? No, od porządków, czy od... Kompanii saperów. O, kompanii saperów, no? Tak. Dobrze wiedzieć, no. No bo to wstyd, wie pan? Wstyd to krasi i coś jest. Właśnie, popełniać przestępstwo. No. No. Ale wy macie świadomość, że... Popełniacie przestępstwo. I będziecie doniesieni do prokuratury. Ale proszę bardzo. To gloryfikowanie gwiazdy jest przestępstwem. Tak samo jak swastyku. Tak samo jak swastyki. Pan będzie pod swastyką składał. No mówi, że też. Stary chłop, a myśli jak teraz ta młodzież. Jak dzieci się zachowują? Jak dzieci, bo dziecko może nie rozumieć. I póki ta gwiazda komunistyczna to jest w mundurze. I gdzieś papież powiedział, że przelana krew w czasie wojny to jest krew. Co pana wiara obchodzi? Uświęcona, można powiedzieć. To są chrześcijanie, powiedziałem. To pan ma... Ja jestem chrześcijaninem. Pan jest chrześcijanin? Tak. Prawdziwym chrześcijaninem, takim jak pan się udaje. Idziemy. Tak czułem. No nie, no bo akurat... Może to jest kilka ramienna, to jest fajnie. Przecież żołnierz nic nie jestem winien, że akurat go kula trafi, a tu czy gdzie indziej. Czy nasi leżą pod Monte Cassino, też Włosi nie mają składać im wieńców. Ale ten pan tam krzyczy w tle, że to są ci, którzy nas sadzali do więzień, naszych przodków. Oni? Czy oni? Akurat ci, co tu leżą? Chyba nie, bo oni zginęli w 1944 roku, a wszystko, jeżeli chodzi o to, to działo się po 1945. Krew przelali przecież. No, przelali krew. A krew, jak Jan Paweł II powiedział, jest z tej samej barwy, czy jakkolwiek by była. Zakończenie okupacji niemieckiej to w dziejach Tczewa, podobnie jak w skali całego kraju, niewygodna karta. Wielu podkreśla, że jeden okupant zastąpił drugiego. Niemniej wydarzenia z 1945 roku są wciąż żywe w pamięci starszych mieszkańców miasta. Pamięta się to, co działo się w lutym 1945 roku, w dniach 20-21 lutego. 3 tygodnie przed zdobyciem Tczewa przez Armię Czerwoną, lotnictwo 4 Armii Lotniczej zbombardowało kilkukrotnie miasto, powodując znaczne zniszczenia i śmierć blisko 150 osób. Część bomb trafiła w obiekty o znaczeniu militarnym, jak okolice dworca kolejowego czy gazownię miejską. Natomiast ogromna większość spadła na domy mieszkalne, niszcząc kilkadziesiąt z nich. Z danych wynika, że w walkach o Tczew poległo około 100 czerwonoarmistów. Pytamy członków stowarzyszenia Zawsze Solidarni, dlaczego nie spodobała im się wizyta kombatantów przy pomniku. Żołnierz polski z orzełkiem na czapce salutuje Czerwonej Gwieździe, która jest symbolem zniewolenia Polski przez bolszewików. To jest to w porządku? A gdzie jest artykuł 252 kodeksu karnego, który zabrania? Konstytucja. Ale ci panowie powiedzieli, że są kombatantami i chcą uczcić osoby, które w mundurach ginęły. Często po prostu za ideały swoich przywódców. To niech składają kwiaty. Myśmy zasłonili gwiazdę, żeby nie dopuścić do łamania prawa przez tych panów. No właśnie, bo rano jeszcze ta gwiazda była zasłonięta. Tak. Czyja to była inicjatywa? A to nieważne. Patriotów. Patriotów. Tak. Ale zniknęła ta folia czarna. No ktoś to zdjął i ktoś popełnił przestępstwo. Ponieważ doprowadził do sytuacji, że ci panowie salutują Czerwonej Gwieździe. I to w mundurze wojska. I co roku od 9 lat tutaj jestem. I będę dopóki będę żył i będę zdrowy. Tak jak powiedział ten pan, kombatant. Dopóki będę żył, będę przeszkadzał
oddawaniu honorów Czerwonej Gwieździe. Ponieważ ja walczyłem z komuną, zostałem odznaczony przez prezydenta Komorowskiego wysokim odznaczeniem państwowym i to mnie zobowiązuje do pewnego działania. Skwer przy ulicy 30 stycznia od dawna budzi spore emocje wśród mieszkańców Tczewa. Istnieją dokumenty, m.in. tzw. paszport grobu z 1948 roku, który na podstawie działań ekshumacyjnych potwierdza, że jest to miejsce pochówku. Pod płaską płytą pamiątkową spoczywają szczątki najprawdopodobniej 469 żołnierzy radzieckich, zwiezionych tu z różnych zakątków okolic Tczewa. Dzięki działaniom m.in. Międzynarodowego Czerwonego Krzyża udało się ustalić nazwiska około 111 osób pochowanych w mogile. Część z nich to nazwiska polsko brzmiące. Kombatanci już od 9 lat spotykają się przy pomniku czerwonoarmistów. Ten żołnierz, prosty żołnierz, nie jest niczemu winien, że on zginął. Granice dzięki Churchillowi, tym granice zostały ustalone. A nie przez żołnierzy żadnych. No, Roosevelt nie, bo Roosevelt jeszcze tak... W 1942 roku już mieli uchwalone granice. Ale panowie, stowarzyszenie zawsze Solidarni mówi, że okej, zapalmy świeczki, zapalmy znicze, ale po co ta czerwona gwiazda? No to jest oznaka zwycięstwa, niczego innego, bo nie ma sierpu. Jakby był sierp, to mi się na tym... Kiedyś był. Na interwencję w zasadzie... Z 1947 jeszcze batalionu Soperu zostało zdjęte sierpi mód. Bo to są żołnierze, którzy polegli i dlatego jest gwiazda. Gwiazda to jest symbolem zwycięstwa. Ale to nie był ani herb radziecki, sama gwiazda, bo była ona nie, jako taka nie była herbem. Jest po prostu tutaj, że z Armii Czerwonej, no bo takie były czasy. Jakby przyszło nam walczyć, teraz można, ci co nasi są w Afganistanie, w Iraku, też można by było ich opluwać, z jakiej racji oni tam są. A są, bo są potrzebni. Teraz całą sprawę wyjaśnia również policja, która przyglądała się zajściu przy ulicy 30 stycznia. Wylegitymowano m.in. osoby, które przy użyciu drabiny ustawionej na samochodzie zakryły część pomnika folią. Właśnie gdy dyżurny otrzymał tylko informację o przysłonięciu tutaj części pomnika tutaj żołnierzy radzieckich, natychmiast wysłał tutaj policjantów, aby zabezpieczyli tutaj ład i porządek podczas obchodów tutaj 70. rocznicy obchodów wkroczenia wojsk radzieckich do Tczewa. Policjanci uczestniczyli w tym zabezpieczeniu. Będziemy prowadzić tutaj postępowanie mające na celu ustalić, czy doszło tutaj do jakiegokolwiek złamania prawa dotyczące właśnie przysłonięcia tego pomnika. Pomnik mogiła co jakiś czas budzi zainteresowanie mediów, także tych ogólnopolskich. W przeszłości obelisk pomalowano m.in. farbą.